Dobry, witam Was serdecznie na moim kanale Alternatywna Wiedźma, gdzie poruszam temat głównie książkowy. Są to książki złe, dobre, ciekawe i nudne, różne. I dziś, cóż, przyszedł ten moment na film pod tytułem Złe książki. I dlaczego uważam, że są złe? I jakie książki są dla mnie tymi złymi książkami? I dzisiaj spróbuję to jakoś opisać, jakoś Wam wyjaśnić i podać przykład jednej sztuki, jednej książki, sztuk jeden, która została mi w domu, jakimś cudem się ostała, i powiedzieć Wam, że nie znam osoby, która w historii z kupowania książek, czytania książek przez siebie nie natknęła się na te złe książki. I głównie chciałabym się tu skupić dzisiaj na książkach z tej półki ezoterycznej, magicznej, ze ścieżki tego naszego rozwoju, ze ścieżki tego magicznego rzemiosła, że tutaj niestety musimy być bardzo ostrożni, jeśli chodzi o kupowanie i czytanie książek, o zaznajomienie się z treścią książek. I jest taka jedna, która mi się trafiła, ale może od początku. Tak jak mówiłam, nie znam osoby, która by nie trafiła w trakcie swojej podróży czytelniczej w tematyce ezoterycznej na książki, które są złe. Chyba każdy trafił. I ja również trafiłam. Ja również przez to przeszłam, przez te książki, które leżały na półce. Miały piękną okładkę, bardzo kusiły tym, jak wyglądały, a niestety potem się okazało, że w środku jest źle, że jest bardzo źle. Oczywiście ja na początku też nie wiedziałam, na ile mogę sobie pozwolić, by rozróżniać, co odbierać jako złe, co odbierać jako dobre, ale w końcu zaczęłam się w tym połapywać i teraz też mi już łatwiej, nie mówię, że w ogóle nie popełniam błędów i nie zdarzy mi się kupić złej książki, bo no cóż, różnie to bywa. I najpierw może zacznijmy od tego, jakie książki określam mianem tych złych książek, tych beznadziejnych, tych nadających się do tego, żeby w ogóle je usunąć z półek księgarni. To są przede wszystkim książki te, które mieszają pojęcia, mieszają różne znaczenia, mieszają różne treści, tak by tworzyć jedną stworzoną z iluś wierzeń, z iluś podań, z iluś tłumaczeń, że otwieramy książkę i tak naprawdę nie wiemy, o czym ona jest, bo mamy w niej misz-masz. Nie trzyma się ona jednej na przykład tradycji, jednej historii, tylko i to nie chodzi mi o podanie przykładów z różnych na przykład wierzeń, popartych przykładami, cała ja, nieważne, ale chodzi mi o coś takiego, gdzie łączymy rzeczy, których nie powinno się ze sobą łączyć. Są to też książki takie, które na przykład było kilka takich pozycji, nawet niedawno o nich było dość głośno, w których są podane na przykład przepisy, zaklęcia, rytuały gotowe, które mam wrażenie, że ktoś sobie wymyślił na rzecz pisania treści, tworzenia treści tej książki. O, to sobie napiszę to, że to plus to daje to i taki będziesz miał efekt, jeśli coś takiego wykonasz. Złe książki z półki ezoterycznej to są przede wszystkim te, które w żaden sposób nie wspominają o magicznym BHP, bo coś takiego istnieje i każdy z nas, kto się tym interesuje, powinien się z tym
z tym zapoznać, zwłaszcza jeśli wykonuje rytuały, wykonuje jakieś zaklęcia, robi jakieś ważne rzeczy, takie właśnie od tej strony praktycznej magii. To też jest złe, jeśli tego BHP nie ma. Jeśli są jakieś informacje, nie wiem co tam się dzieje, dosłownie wyssane gdzieś z kciuka, nie wiadomo skąd wzięte, że nawet potem nie możemy tego odnaleźć w internecie, chociażby poparte jednym jakimś przykładem, nie wiem, no może nie datą, bo nie do wszystkiego są daty, ale jakąś taką historią z podań, z legend, cokolwiek, co się jakoś odnosi do tej naszej codzienności, do tej naszej historii, do tego wszystkiego, co się działo, jak ta magia, ezoteryka ewoluowała. Jeżeli czegoś takiego nie ma, to ja mam wrażenie, że autor sobie napisał, powiedzmy, powieść fantasy albo science fiction, a nie książkę o tematyce ezoterycznej. No i niestety takie pozycje się zdarzają. I tak jak mówiłam na początku, ostała mi się w mojej biblioteczce jedna taka pozycja z tych złych książek, przez które oczywiście ja też przeszłam, oczywiście je przeczytałam, a potem zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ja ją kupiłam. No do tego, że na początku po prostu nie wiedziałam, które książki są złe, które są dobre. Moja soroczka, która lubi piękne, ładnie wykonane okładki estetycznie, z śliczną szatą graficzną w ładnych kolorach, no też niestety nie podpowiedziała mi, że nie bierz tej książki, mimo że ładnie wygląda. I ciężko mi było się zabrać do tego filmu, no ale niestety przychodzi taki moment, kiedy trzeba o jakiejś złej książce opowiedzieć. I przykładem na złą książkę, ja już bym nawet jej nazwała spółki ezoterycznej, ciężko to nazwać, jest Sekretnik współczesnej czarownicy. No i z tyłu mamy napisane, że książkę, którą czytam w dłoniach, to ma być mała, nowoczesna encyklopedia czarów, napisana z myślą o tym, by każdy jej czytelnik mógł stosować zaklęcia, czarować, odprawiać rytuały, czy odbywać medytacje, mające zapewnić zdrowie, szczęście i dobrą energię. Kochani, jeśli ktoś z Was weźmie się za tą książkę, jest osobą młodą, jest osobą dopiero początkującą i mówi o Sekretnik czarownicy, to pewnie sama podstawowa wiedza. Nie! To jest przykład książki, w której mamy miszmasz i on nie nakieruje nas na nic, niczego nie wyjaśni, a tylko poda jakieś gotowe opisy, coś, co możemy sobie znaleźć w internecie, jeśli chcemy poczytać dla ciekawości, a nie dlatego, żeby się czegoś nauczyć. I tyle błędów, ile jest w tej książce, a właściwie cała książka jest błędem. Ja się załamałam i ja nie wiedziałam, czy ja się odważę o niej cokolwiek powiedzieć, bo przecież zjechać tak jakąś książkę, uważając, że z każdej książki możemy wyciągnąć chociaż odrobinę czegoś mądrego, czegoś ciekawego. Ja mówię, no przecież to nie jest podobne do mnie, no ale chwila, są złe książki, trzeba o nich mówić. No i niestety to jest ta zła książka, bardzo zła książka. I ja, żeby zapamiętać, ile rzeczy w niej jest upchane, ja musiałam sobie to po prostu wypisać w notes. I moi drodzy, czakry, praca z energią, aura i kolory, podział na białą i czarną magię. Ten podział nie istnieje, jest to błędne stwierdzenie. Nie ma czegoś takiego jak biała i czarna magia, dziękuję bardzo. Liczby i symbole, i tu jest mieszanka wszystkich symboli. Tu są symbole pochodzenia gdzieś z Egiptu, ze starożytności, pochodzenia gdzieś od wikingów, tu mamy runy, mamy różne symbole bardziej złożone, mamy po prostu wszystko zmieszane w jedno, to wszystko w tej książce, żeby nie było. Wyobraźcie sobie, że na tylu stronach, ile tu jest, a mamy tu jakieś 245 do 250 stron, zmieszczono to wszystko. Dalej mamy alfabet kabalistyczny, numerologię i tarot, znaczenie kolorów, znaczenie bóstw. Oczywiście bóstwa też są zmieszane z różnych wierzeń. Tu jest wszystkiego po trochu. Mamy coś tam o ołtarzu, coś tam o świecach.
o wahadłach, o różdżkach. Mamy też coś, nie coś, o magicznych kamieniach, kamienie a znaki zodiaku. Potem mamy rośliny magiczne, medytacje, rytuały na łonie natury, godziny planetarne, czas magiczny, cykle księżycowe, pory roku, zwierzęta totemiczne, runy, tak jak mówiłam, i wiele, wiele innych. A to wszystko w takiej cieniutkiej książce. Nie dość, że to wszystko jest pomieszane. Różne wierzenia z różnymi czynnościami z różnych zakątków ezoteryki, że tak bym powiedziała, z różnych zakątków magicznych. No jest to źle podane, bo jeżeli chcemy ogarnąć jakieś podstawy czegokolwiek, to zaczynamy od konkretnych mitologii i nie czytamy sobie książki, która ma tytuł Mitologia i tam mamy pomieszanych bohaterów, bóstwa, wszelkie ważne osobistości z różnych mitologii w jedno i różne wierzenia, tylko po prostu mamy podział. Mitologia celtycka, mitologia jakaś tam, z jakiegoś innego rejonu i po kolei wszystkie możemy sobie czytać tak, by ta nasza wiedza była poukładana, byśmy wiedzieli, z jakiej mitologii co się wywodzi, a na przykład, jeśli chodzi tu o mitologię, no niestety ta książka tak wszystko miesza, że tak naprawdę osoba, która po nią sięga, nie wie na o co się oprzeć, o czym dalej czytać, co go zainteresuje. I jak zobaczy razem runy, alfabet kabalistyczny i znaczenie roślin, to tak naprawdę zacznie się zastanawiać, czy takie rzeczy występują w jednym ukierunkowaniu ścieżki magicznej, czy w każdym, czy osoba wierząca, nie wiem, w bóstwa nordyckie, klimaty wikingów i tak dalej, wierzy i odnosi się do kultury na przykład egipskiej, gdzie mamy symbol na przykład, chyba był podany, żebym teraz nie zmieszała z inną książką. Nie wiem, cokolwiek, ale o właśnie, otworzyłam się na symbolach i mamy tak. Runy wikingskie, symbole druidyczne, a na koniec jeszcze symbole egipskie. No niby mamy to wyszczególnione, że u góry mamy podpisane, ale dlaczego to jest wszystko w jednej książce? I chyba jednak najbardziej zapolał mnie ten podział na białą i czarną magię. I ja tą książkę po prostu muszę... Nie wiem, co ja z nią zrobię. Tak, wyrzucać książek nie wyrzucam, bo dla mnie jest to marnowanie mimo wszystko papieru i tak dalej. Sprzedać jej chyba też nie sprzedam, bo to by było dla mnie bolesne sprzedać ją komuś, kto ją też będzie czytał i nie daj... zacznie ją uważać za dobre źródło wiedzy. Nie wiem, co mam z nią zrobić, więc jeśli ktoś podpowie mi, co zrobić z taką książką, to czekam na radę w komentarzach. Czekam oczywiście na komentarze od Was. Czy Wy też spotkaliście się z jakimiś złymi książkami i tą książkę uważacie za złą, czy dobrą i dlaczego? Chętnie poczytam. I mam nadzieję, że troszeczkę wyjaśniłam, na czym u mnie, jak odbieram złe książki i jakie muszą mieć te punkty, bym powiedziała, żeby zasłużyć na miano złej książki. A naprawdę uwierzcie mi, że z każdej książki staram się wyciągnąć coś dobrego, wartościowego. Z tej niestety się nie udało. Przepraszam bardzo, oprócz ładnej okładki i szaty graficznej w środku. To jest jedyny plus chyba. Więc na teraz bym powiedziała, że to już koniec. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Zapraszam oczywiście na mojego Instagrama Alternatywna Wiedźma. I zapraszam do wspólnego recenzowania książek. Dzielmy się naszymi spostrzeżeniami. I myślę, że dzisiaj się już z Wami żegnam.